Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar. No i zapraszam was już na 20 nasze spotkanie z GTA San Andreas na trybie single player. Naprawdę już dojechaliśmy do 20 odcinka. No i pewnie jeszcze do 30 lub 40 też dojedziemy. Bo jesteśmy gdzieś około dopiero w połowie tej gry. A więc okej, to już dzisiaj nagrywam mój drugi odcinek z GTA San Andreas. Patrzcie, jaka laseczka. No dobra. A więc okej. My się znajdujemy w San Fierro. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku. I tu mamy misję CJ-ową, a tu mamy Z-kę. Nie wiem, co to jest ta Z-ka. A tutaj mamy misję CJ-ową. To zrobimy najpierw może misję CJ-ową. Okej, CJ jest trochę zbundowany. Prokurator okręgowy jest w drodze do hotelu w Śródmieście San Fierro. Natychmiast się tam udaj. Dobra, jakieś auto. Jakieś auto. Garaż tu jest? Coś? Tak, to jest garaż. Pusto. A tutaj? No, nie da się otworzyć. No to musimy ukraść jakieś autko. Dobra. To jest fajne. Oczywiście, policja, ale dobra, pan nie zareaguje. No oczywiście, nie zareagowała. Jak na GTA San Andreas przystało. No dobra, my jedziemy do celu. Jeszcze nawet jednego, ani jednego wyświetlenia nie mam na moim filmie. Teraz gościu, co tak wymuszasz? Ja mam pierwszeństwo przecież. Nie, serio, mam pierwszeństwo, dobra. No gościu, jak jedziesz? Gdzie jeszcze fuckersy mi pokazują takie kółko w mordę strzelić. Jezu, było blisko. Prawie bym tego pana oficera uderzył. Tędy. Wzniesienia też jak w San Francisco. Tutaj. Ten hotel prowadzi na parking dla swoich gości. Prokurator zostawi tam wkrótce samochód. Okej, okay. To mamy zajumać samochód. Dobra. Jakby nigdy nic, podjeżdżamy sobie. Spokojnie, tutaj dobra. To są tak. Okej. Okej, mamy go zdejmij, że on stąd wyjedzie. No to mamy go zabić. Super. Jeszcze zmienić robię. Dobra, weź mundur, bierzemy mundur. Pyk. Jak? No proszę, jaki ładny CJ, no proszę. Teraz elegancko w garniaku, bez broni, no... W ogóle RPGa mam. Patrz, jaki CJ elegant, no nie ma co. No okej, to gdzie my tu mamy wejść? Tu gdzieś, tak tu, dobra. Spokojnie. Dzień dobry. Prokurator jedzie niebieskim Meritem. Dopilnuj, żeby parkingowym nie zajął się. No dobra. Rozpoznaj samochód prokuratora i wsiądź do niego, kiedy przyjedzie. No to mamy rozpoznać. To jest
Tutaj mamy. Ten tu nie jest. Wypad. Top. No, niebieski merit, tak? Co, ma tu podjechać niby, nie? Dobra, w ogóle jakie odbicie jakby takie. To jest on? Dobra. Pyk. Proszę. No i proszę. Mamy 2 minuty. Czekajcie. Gdzie mamy dojechać? No kawałek mamy, ale mamy 2 minuty. No i misja zrobiona jak prawdziwy, profesjonalny gość. Jakby no life i grał 10 godzin na dobę. 10 nie gram. Gram 7. Tu. Nie no, serio gram 7. No i bez problemu. I parkujemy tutaj w naszej bazie. Spokojnie można bazą nazwać to miejsce. No i easy. No serio, na tym poziomie to są za łatwe misje. Narkotyki zostały podłożone, zaraz się na karku hotelowe. Aha. No jeszcze może coś będzie innego. Tylko myślę, że już misja się kończy, no dobra. Dobra, i jedziemy. Zmienimy sobie radio. No. To jest fajne, to jest radio. No, to też jest takie fajne radio. No i jedziemy przez piękne San Piero. Naprawdę ładne miasto. No. Tutaj. Dobra. I lewica. I tutaj. Okej, tutaj możemy sobie na Giuseppe pójść po lewej stronie. Dobra, parkujemy teraz na wskazanym miejscu. Okej. Opuść. Dobra. To szybko. Szybko biegniemy. Opuszczamy. Opuszczamy. I szybko. Dobra. Okej, no to dzwonimy. No i sobie stoimy. Io. Policja! Nie ruszyć! Ręce do góry! Ej, strzeliłem. Dobra. Nie ruszyć. Skłonić go. No to ładnie, no proszę. Masz ty śmieci, głupi. No i misja wykonana, no gdzie szacunek, czy coś, no co, mamy tu jeszcze jakąś misję? No, okej. Będziemy rozpocząć misję parkingowego. Ale na razie pójdę się przebrać jakoś fajnie. Nie będziemy już ciągle biegać w tej samej. Tak samo nie będziemy już ciągle biegać. Trzeba się przebrać. Tutaj McDonalda mamy. Tutaj wchodzimy. No taki elegancki sklep. Przepraszam, tutaj jest szatnia. No i tu. Czarna bluza z kapturem. Jak to wygląda? Nie. Nie bardzo. Nie bardzo. 9171 to się za bardzo ten. Nie, no, za bardzo nie poszaleje.
Koszula w krawce. Co to jest ten t-shirt? No dobra, nie będzie może coś takiego. 35 dolców, to nie. Bierzemy to. Jakiego HM-a mamy, proszę. No. Oliwkowe, wojskowe, czarnowojskowe. Jakie to są? To czarnowojskowe. No dobra. Możemy sobie takie ładne wziąć. Biorę. Łańcuch. Złoty łańcuch. Co to jest? O, proszę, no. Teraz gangsta, ludzie. Teraz gangsta. Pyk! Bierzemy 350. Sporo. Dobra. Okulary. Czarne lustrzynki, jak wygląda? No dobra, niech będzie. Niech będą. Się trochę wyprzedam. Dobra. Niech będą buty jakieś. Buty do wędrówki, jakie to są. Okej. Ładne, niech będą. Pyk. No i zegarki jeszcze. Złoty zamek, niebieski, złoty zamek, to jaki to? Dobra, ładny zegarek, bierzemy. Się wyprzedamy trochę dzisiaj w tych ciuchach, ale dobra. Starczy. Starczy, tyle. I teraz już taki porządny gangsta, nie jakiś tam... Nie jakiś tam zwykły z Groove Street, tylko już jakiś tam lamus, co ma bez koszulki. Teraz to już mamy, proszę. Teraz mamy już prawdziwego na wysokim poziomie gościa. Wsiadamy do auta. I jakie by mi się tu robić? Myślę, że od tej Zetki tak średnio się... Albo w sumie... No dobra, sprawa, biznesem też trzeba się zająć, nie tylko swoją rodziną. Chociaż ja bardziej stawiam na tym się z znakiem CJ teraz. No ponieważ jesteśmy w dużo ciekawej sytuacji, bo musi się ukrywać Candy, naszą siostrę i Cezarwia La Pando. No i wolałbym bardziej tam, nie wiem, pomagać, ale dobra, zobaczymy co ten jeszcze z Zero to jest chyba, tak, to jest chyba Zero. Nie jestem pewien. Zobaczymy co on będzie od nas chciał, ten gościu. Szybkie auto, już coraz lepsze auto jeżdżą po tych ulicach. No jak na 92 i tak ładna autka. Co my tutaj mamy, to jest Zero RC. Nie masz wystarczająco gotówki, to co, ja nie mogę rozpocząć misji, jak nie mam tyle hajsu? Do dupy, dobra. Bierzemy, dobra, już nie będę zaznaczał. Musimy uzbierać więcej kasy. A więc inaczej nie zrobimy misji o tym Zero. Tego gościa. Okej, rozumiem. No to pojedziemy sobie do misji CJ-owej. I coś machniemy. W ogóle misji CJ-owej, jak ja mówię. Dobra. Przejdziemy do misji CJ-owej, heheszki. Fajna remiza tutaj jakaś. Zachowam sobie ten pojazd tu, w garażu. W ogóle motory tu nie jeżdżą ani nic. Dobra. Taki szeroki garaż, proszę. Cable car. Ja pierdolę, no dobra. Robimy misję. Demolik. Pyk. No. Hey, ojeju. No, ojeju, dobra.
na straż firmy Lublana. Zniszcz wszystkie barki i zabij brygadzistę. Do zniszczenia baraków można użyć sprzętu budowlanego. A, to tutaj jest. No dobra, to załatwimy słupki synów. Jak obrażają, no to załatwimy ich. Co mi zrobisz tą opłatą? Jezu, jeszcze nie trafiłem. Headshot. No i chodźcie. No chodźcie. Kto tutaj chce? Co? Pyk! No. Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Biskit, tu dobra. Gnięcie, kurde. W barłogu. Co? No, tak. Co chcesz? No gość, no przecież z łopatami na lwa. Dobra, wystrzelę, przeładuję sobie. Dobra, wsiadamy do tego sprzętu budowlanego. Enter. Używaj i unikaj bocieków wybuchowych. No to jak używać ich? Aha, dobra. 2 minuty mamy, super. Ten gościu był dobra. Niestety przeżył. Kolejny. Dobra, musimy serio uważać od beczki wybuchowe. Uderzaj mocniej. Nie ma stary, będę uderzał mocniej. Co wy na budowie macie jakieś broń palne? Jeszcze łopaty okej, okay, ale broń palna? Jakbym nie miał tego czasu, to bym wyłuszył te wszystkie pozabiję. Jeszcze pozabijam, dobra. Ale chyba pyk. Serio? No serio, stary? No nie. No nie dogadam się z gościem. Dobra, bez kitu. Ja sobie zrobię może tak. Bez kitu! What the fuck? Uściło. Ty mnie już nie wkurzaj dzisiaj. Dobra. My car, samochód, kurde? Dobrze, to nie jest samochód. Pyk! Jeszcze jeden barak do zniszczenia. Dobra, tu. No i co? Toj, toj. Wepchnij przenośne buce. Nie, no dobra. No to zrobimy, co mamy zrobić. Tylko najpierw z chęcią ich pozabijam. Bo już wkurzałem jak gościa, to ani jeden HP mi... Patrzcie, co tam mamy? Co tam mamy za broń? Miotacz ognia to nie jest. Jak chcę tam wejść? Tędy? Co to za broń? Co to jest? Co to jest? Piła! Proszę! Mamy piłę, no to fajnie, dobra. Tutaj mamy tylko ja. Dobra. Dobra, bierzemy tą. A co mamy tutaj? Drzwi. O jest. Musimy dźwigiem akurat? Nie, no nie chcę dźwigiem. Bo dźwigiem się jakoś gówno nie steruje, dobra. Dobra, gini. Może tym sprzętem wepchniemy, bo tym dźwigiem jakoś niedorozwinięty jest ten dźwig. Chyba, że trzeba dźwigiem, albo nie.
Aha, biskit. Ten tutaj mamy, dobra. Gościu, nie strzelaj i tak nie zabijesz, nikt ci to nie da. Nie, to zginie, zaraz się nie pożywasz. Wsiadaj do betoniarki. Nie. Zobaczymy ten piłę, czekajcie. Nie no, co się nazywa broń. Dobra. Wchodzimy do butoniarki. Zapraszam. Ustaw butoniarkę na dwie kota. Ustawiliśmy, no. Jezu! Ja już padłem tu, bez kitu. Dobra. No i pięknie. I właśnie umrze, bo już nie będzie miał tlenu ani nic. No i proszę. Dobra, misja wykonana. Jedynie co mam zostało to ta misja u Zero, ale już hajsu tyle nie mamy. Telefon. A usta? Się to? Fuck, chyba misja. Telefon unlowany. Co mamy tutaj za taki znacznik? A, czekajcie. A chcę sprawdzić, co to tu jest. Czekajcie. Tłuszcz mi spadł, nie? Dobrze, tłuszcz ci niech spada. No, co my tutaj mamy? No. Co mi się? Okej, jedź po Cezara, czyli misja. To jest fajne auto, mówię wam. To jest jedno z najlepszych aut w grze. Jakie to jest? Nie widziałem. Ale to jest dobre auto. Ja sobie wyłączę radio. No za co mnie policja ściga, że nie fajne auto. Tutaj. Tędy. Kik. Kurendy. I gdzie? Tu! O Jezu, kawał drogi do przejechania. Dobra, jedziemy. Dobra, Cezar. Gdzie ty cholera polazłeś? No za co mnie policja ściga? Nie no, po prostu... prowokacja policyjna. Fuck! Lepiej by cię miał. Jezu, Leo szczeka w ogóle. Pies szczeka. Dobra. Jedziemy. I Cezar gdzieś tutaj za chwilę ma być, z tego co widziałem na mapce. Widzicie, szybkie autyce, nie? Dobrze jada w ogóle? No nie no! A... to... nie no, fuck, nie źle jadę, fuck, no. Ekstra, no źle pojechałem. Super, do mnie to jest podobne. A więc zrobię cięcie i spotkam się z wami, już tam będę. Oczywiście jeszcze w cholerę wybuchł mi ten pojazd i musiałem wziąć ten, bo przywaliłem w jakąś babkę na motorze. Dobra, Cezara. Wsiądź do samochodu Cezara. Pomóc. Dobra, no. I co? I gdzie teraz? Nie, gdzie teraz mamy jechać?
No. Na Angel Pine? Na Angel Pine mamy plan? Przecież to jest gdzieś tu. Daleko. Serio? Tak daleko mamy jechać? Czy ich pogwizdało, którą do najlepiej to nie zgadza. Czy ich pogwizdało tak daleko w 25 minutę? Na Angel Pine taki kawał drogi mamy jechać. Bez kitu. Dobra, to pojedziemy. Do Angel Pine. O jest. O jest, dobra. Wolę zerkać na tą mapę, bo zaraz gdzieś pojadę, czy coś w tym stylu, bo to dla mnie podobne. I odcinek będzie trwał 2 godziny. Dobra. Trzeba też traktorem się w sumie przejechać. Niedługo. Najlepiej teraz tu. Dobra, tutaj. Pyk, to był. Fuck. Nie, tylko nie na bok. Tylko nie na bok. Błagam, no proszę. Nie, nie. No do dupy. Jasia, Stasia. Fajnie. No fajnie. Ekstra. Nawet zajebiście zniszczyliśmy samochód, ale mi się wydaje, że to jest tak bardziej misja poboczna. To trzeba hajs zarobić. Dobra, wsiadamy do traktora. I kończymy odcinek. Pokażę wam, jak się jeździ na traktorze. Ja już sobie zaznaczę punkt, że będę wracał do San Piero. Gdzie jest tutaj ta moja baza? Tu. Dobra. Ja będę powoli na traktorze wracał sobie do San Piero, albo zmienię za chwilę pojazd. A się z wami już zegnam, a więc to wszystko na ten odcinek. Jeśli ten odcinek ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Daj znać w komentarzach pod filmem. Możesz też wbić na mojego fanpage'a. No i dać subskrypcję mojemu kanału, jeśli tego nie zrobiłeś do tej pory, a podglądasz mnie na YouTubie. A więc to wszystko na ten odcinek. Do zobaczenia, no i na razie. Hej!